Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kryptomani, tu Piotr Glad z tej strony. Dzisiaj mamy 1 sierpnia, także nowy miesiąc się zaczyna. Tutaj trochę newsów dla Was wyłowiłem, też są airdropy, także jedziemy. Dwie sieci właśnie takie jak Juno Network i Evmos.org połączyło swoje blockchainy, żeby między sobą przekazywać właśnie informacje i przesyłać różne coiny, także to jest dobry news. Następna sprawa, Olio Airdrop dla Atom Osmo Juno. Będziemy mieli, migawka była 12 kwietnia, także czekamy na zrzut i bonus zrzutu dla delegujących stacji 8 w momencie robienia migawki było. Wszystkie informacje będą wkrótce. Myślę, że też będzie nie tylko dla tego walidatora zrzut. Także zobaczymy, co się z tym wykmini. Tutaj to samo mniej więcej. O, poranne, ładne dźwięki. Jakby ruszy ten neutron, nowy blockchain na ekosystemie Kosmos. BO, jeszcze raz, czyli mamy ranek. To będziemy mieli New Token Detected, czyli będzie jakiś nowy token, także czekamy na to. Możliwy na pewno tutaj airdrop będzie. O, jeszcze raz. Trzy razy zlana, to bardzo dobrze. No. I tutaj będziemy mieli też airdropa od Hold and Cold, także jest już checker. Wrzucę Wam link do tego, czy zakwalifikowaliście się do tego airdropu. No niezły ten kogut. Następna sprawa. Juno, jeżeli chodzi o Gelot, to już jest testnet tej loterii, co oni zamierzają właśnie mieć. Także można się pobawić tym testnetem. Czemu nie? TC Network już ma też następny airdrop wstawiony. Będzie to Juicer Protocol, także warto sprawdzić, wejść na TC Network i sprawdzić ten airdrop, dla kogo co się będzie należało. A nawet klikniemy, zobaczymy, bo jeszcze nie sprawdzałem tego. To o tym, co mówiłem, Juicy Read More. Dobra, przeczytamy więcej. Dla Juno Stakerów. In any else, czyli jeszcze dla kogoś jest znak zapytania. Możliwe, że będzie jeszcze dla Atoma, czy tam innych sieci. Kto wie? Snapshot 31.07, czyli był wczoraj. Climb TBA, czyli wkrótce. W przyszłości raczej, no ale czy wkrótce, to zobaczymy. Także tak to wygląda. Cofniemy się. Chihuahua coś się ruszyła. Co się właśnie tam dzieje na tym protokole? Wiem, że się jeszcze, a czy na tym blockchainie, oni połączenie mają z tym Citadel DAO, także na mobilnej aplikacji 2.0, także coś może z tej Chihuahui jeszcze będzie, dawała zyski wcześniej. I o ten Gelot, to co Wam przed chwilą mówiłem, to ci, co zgarnęli tego airdropa, będzie jeszcze kolejny airdrop od Gelotto. GK się nazywa. Jest już ogólnie, kto wrzucił Gelotto w pool płynności na Osmosis z Osmo, będzie dostał tego GK. Poza tym na to wychodzi, że będzie jeszcze airdrop od samego tego zatrzymania tego Gelotto tokenu. Możliwe, że jeszcze dla Juno dodatkowo. Ja 80% sprzedałem tego Gelotto. W sumie w początkowym starcie cena nawet nie było tak źle. Kupiłem za to sobie 44 Evmosy i mówię, tak jak mówię, 20% zostawiłem sobie tego airdropu. Zobaczymy, co będzie. Może właśnie tego GK dostanę więcej, także może do czegoś się przyda. I zobaczymy, co się będzie z tym działo. Także nie warto się też wszystkich airdropów pozbywać. Warto też czasami zostawić sobie część, jeżeli jest platforma jakaś przyszłościowa, albo sprzedać
Później jak cena spadnie, za jakąś część zysków dokupić sobie więcej, a część gdzieś zainwestować w inny lepszy, na przykład jakiś tam protokół, czy po prostu wymienić sobie na Bitcoina i go sobie kumulować w obecnym czasie. Co do jeszcze Diffusion macie, już powinien, jeżeli wam się należał Diffusion, za tam robienie testnetu, był testnet, był jeszcze ogólnie ten na całym protokole, można było rzucać tam staking, można było jakieś swapy robić w pule płynności. Powinniście już go mieć na MetaMasku do sprawdzenia, że już, jeżeli klaimowaliście go, to powinniście już go dostać. Także tyle dzisiaj, tyle z informacji, z takich newsów na dzisiaj. Także znowu zaczyna sypać airdropami. Była chwilowy, może tak przez miesiąc, dwa było, nie było tak za dużo, a teraz nagle zaczęło sypać tymi airdropami. Także bardzo fajnie. No i zapraszam was do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania. No i widzimy się niebawem. Znaczy widzimy, do usłyszenia niebawem, znów coś nagram, jakiś parę newsów wyrwę ciekawych. Także trzymajcie się, cześć.